Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku drugiego sezonu Let's Play Spore. Niestety odwlekałem, nie niestety, że odcinek, ale odwlekałem, aż w końcu muszę się z tym zmierzyć. Nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym ziomkiem, ten gościu mnie przerasta, oczywiście mówię o tym lazurowym frajerze, który mnie ciśnie i to ostro mnie ciśnie. Weźmiemy sobie sprzymierzeńca, co tak dziwnie. Weźmiemy sobie sprzymierzeńca i może, no właśnie, już mnie atakuje, ja tylko wyleciałem z wyspy, czy z planety. Proszę pana, statek kosmiczny, bla bla bla, dyplomacja. Tak, o to mi chodzi, do widzenia. Wypadałoby się w takim razie zaprzyjaźnić z innym typem, który przy okazji będzie mocny. Wiem, że miałem niszczyć i rozwalać wszystko na swojej drodze, ale no cóż mogę zrobić, co to jest? A to jest Endigla, to dobrze. Ktoś mnie atakuje na Endigli. Strasznie dziwne są widoki, jakoś poobkręcany. Ktoś mi się bawił save'em. A to zielony pajac, to zielonym, z zielonym sobie poradzę. No się przestraszyłem tego różowego za mną. Ojej, no co tam zielony pajac? Zielony to pirka, oj, ale dużo go. O, shit, jak go dużo. Jakoś mną miota, tak zawsze dziwnie. On mnie zniszczy. Oh my god, on mnie może zniszczyć. No dobra, aż tak źle to nie jest. Ale dobrze nie jest. Nie jest dobrze. Nie wiem, czym lepiej napalać. Tymi silami, czy kurde z tym laserem. Już sam nie wiem. Niby cel jest do celów naziemnych, nie? Co? Przecież wiem. O-o. Podniosłem ich i zabiłem. Oh shit. Myślałem, że to taki mały statek. Oh shit, sam sobie zniszczyłem zakład pracy. Ups. Może jednak będę walił tym. Bo jak mam sobie sam niszczyć miasta, to trochę słabo. Dobrze było mieć taki laserek. Ale jest dobry do celów naziemnych, więc ja nie wiem już. Właściwie dlaczego ja nie mam włączonego tego? Och, och, och. Gdzie jesteś? A tu. No właśnie. Co to jest, żółty? Czy to jest pirat? To jest pirat. Oh shit. Jeszcze piraci niszczą. O, co za shita, jeszcze mi atakują inną planetę. Dobrze, już tak. Do usług, doładuj ten handel. Możesz mi to dać. Kup element. Za darmo, nie ma tak kupowania za darmo. Na razie nie zbieram pieniążków, dlatego że muszę iść na Klementię. Na Klementię muszę iść szybko, bo zaraz mi ją zajmą tak, że się zesram. I to już niestety jest lazurowy, z którym już nie będzie aż tak prosto. To jest Klementia, nie. Och, shit. Ja się boję tego lazurowego. To jest mój taki... On mi się śni po nocach po prostu. Widzę ten lazurowy kolor i teraz ja już tak panicznie się boję tego lazurowego koloru. Cholera, coś mi nie działa. A, dobra, już działa. Cholera, oni mają te myśliwce takie dobre. Pierdziu. O nie! Ty go spróbuj. Ja pierniczę. On prawie zajął miasto. Zaraz z wami pogadam, wiem, że potrzebujecie pomocy. Jak to dzięki za pomoc, oni się wycofują? Aha. Fajnie. Ja tu sobie w takim razie pozbieram. Co ja mam tutaj zbierać? Coś leży. A tutaj jest, no. Wszystko jasne. Cholera, gdzieś mi to wypadło. Dobra, o, nawet lepiej. O, 16 tysięcy w jednym takim? No, nieźle.
Gdzie jeszcze? A tutaj widzę. I czyżby to było wszystko na tej wyspie? Dokładnie, wyspie, kurde, planecie. Chodzi o planetę oczywiście. Wychodzę z tego układu. Powiedziałem, wychodzę z tego układu, tak. Polecimy na Endiglę. I wy mnie doładujcie. Cieszę się, że dostałem 4 chyba aż, nie? Tak? Czy 2? Cholera, 4. No nieważne. Lećmy tu, lećmy tu, lećmy tu. Chcę polecieć tu. Tam nie polecę. Ale w takim razie może gdzieś tam. Mamy tu jakąś obcą cywilizację. Kogo my tu mamy? Żółty. I jest. Dobra, gadam z nim. Muszę się z nim zaprzyjaźnić. Oczywiście, że przybyłam w pokoju. O. Mhm. 10 000. Nadam mu. Dobrze. Jak to? Co? Pragnę żyć w jedności z przyrodą, a stwór o nazwie Zapęd to naprawdę uroczy kawałek przyrody. Ha, okej. Zgadzam się. Dzięki. Teraz... Cholera jasna! Dobra, mam misję Janus Styx 2. Nie wiem, gdzie to jest. Ale dobra, wracamy na Endiglę niestety. No przecież wiem, chyba lecę do was, nie? Piernicze. Szlak mnie trafi zaraz. Ile można się bronić? Ciekawe, który to tym razem, lazurowy czy zielony? Pewnie zielony. Lazurowy raczej nie atakuje tej planety. Oczywiście, że zielony, co za pała. Czy lazurowy też? Nie, to też jest zielony, dobra. Gdzie on jest? A, oh shit. Dobra, zbiorę od razu, skoro są takie dwa obok siebie. No co jest? Blokujesz mi to. Wypierniczaj stąd, ja pierdziu. No, cholera! Co za shit. Już pięknie, ja nie mogę. Resztę zdobędę później, nie? Przecież strzelam, tak? Aha, no właśnie, trafiłem w swoje miasto. Jeju, nie ma sprawy. Dobra, dawaj. Teraz pozbieramy fanty. Gdzie jesteście, fanty? Już blisko? O, są. Jeszcze gdzieś, nie? No za dużo to nie było, ale zawsze coś. Ja mam taki pierścień? W sumie od kiedy ja mam taki pierścień? Nawet nie zauważyłem. Cholera, zawsze taki miałem. O, shit. Nie wiem. Styx 2, tak? To jest trochę... Trochę słabe, bo ja nie mam pojęcia, gdzie to może być. Skrypion, to nie jest Satyr 2. To ma być Styx. Satyr 1. Gdzieś tu? No, idę do moich ziomeczków nowych, tak?
semele. Cholera jasna. Jakby nie mogli dać gdzieś jakiejś wskazówki może chociaż. Nie wiem, mogę tam polecieć w sumie. To jest jeszcze jakiś typ inny. Oj, on mnie nie lubi. Może to jest bardziej tam. Poszukamy. Ja wiem, że to trochę nudne. Dobra, czego chcecie? Jak wyglądacie? O, wyglądacie dziwnie. Ci oni mnie już lubią? Gdzie jest Styx 2? Może ja w ogóle w złym miejscu szukam, no ale... Gwiazda Procrust znajduje się w pobliżu 2 parseków od gwiazdy, której szukasz. Śledź misję, oczywiście, że śledź misję. Czyli muszę znaleźć Procrust, tak? Gwiazda Procrust. Czy ja jestem na niej? Nie jestem. O, dostałem SMS-a, sorry. Czy Procrust to jest ta? Ja gdzieś już widziałem Procrust. Albo mi się wydawało. To też jest bardzo możliwe. Co za shit. Dobra. Jak to znaleźć? Dlaczego tutaj nie ma żadnej wyszukiwarki? Jest Procrust. No jest Styx 2, no, jeju. Dobra. Jak zwykle szukałem w złym miejscu, nieważne, nieważne. Idziemy. Ej, ja miałem iść na jaką planetę? Na Janus. A to dobrze, dobrze leciałem. Dobrze leciałem. Mam 3 minuty, tak? Dobrze. Cholera, ten mi nie ułatwi. A ty, to jest mój, ja pierdziu. Uff, a nie. Już sam nie wiem. No dobrze, dobrze. Szukamy tego potworka. Mam ich więcej. Myślę, że gości się nie obrazi. Atakują mnie Endigle, nie widziałem, ale muszę najpierw odwieźć TT. To niestety ważniejsze. Ops, yeah. Tak, gadam z wami, tak? Gadu, zanim się... Misje. O, do widzenia, czekaj. Ups, przepraszam, zły obcy. Nie. Wow. Zawiązałem? Tak! Mam z nimi sojusz. Doładuj mnie. Kolejny... Jej, zajebiście. I co, urosłem i teraz będę mógł już 2. O, jak zajebiście. Proszę, proszę. I wtedy... Gratulacje, zdobywam tytuł czcigodnego. Awans oznacza, że twoja gwiezdna flota może być liczniejsza. I o to mi chodziło, Jaki tutaj teraz mamy ten? To całkiem fajnie. Nie uważacie? Ja tak uważam, dobra. Jak mam wrócić na Clementię? A dobra. Wracamy najpierw na Clementię, dlatego że Clementię mogą mi łatwo zająć. Clementię mówię. Ale kto to atakuje w takim razie?
Nieznana obca flota. No tak, nieznana. Jakby nie mogli powiedzieć, że to on. I żółty za mną lata. Ha, bo różowy mi zginął, tak? Ja pierniczę, no. Co mną tak miota? Ja ci pozwolę, ja ci... Nie! Zginę! Ja pierdziu! Dostałem taki wpierdziel. Oni mi zaraz zajmą moją Klementię. Gdzie ja się mogę uleczyć? Szybko. Cholera, nie mam pojęcia. U niego się uleczę, tak? Ja pierdolę, ja pierdolę. Doładować też możesz. Stracę na to kupę hajsu, ale no co zrobić. Na razie nie będę brał od ciebie, bo i tak pewnie zaraz zginiesz, chociaż może byś mi trochę pomógł. Nie ta planeta, ja pierdziu, czy nie możesz automatycznie lecieć na Klementię, zwłaszcza, że tam mamy misję. Nie możesz? Ja pierniczę. Czy nie tyle misję, no ale wiecie o co chodzi. No wal w niego przecie! Ja pierniczę, myśliwce mnie tak urządziły, że ja zaraz stracę moje miasto. Ha, dobra. Ja pierniczę. Chcecie, ale pewnie nie, bo... A, mogłem zebrać w sumie hajsy. Zbieram hajsy. Oh shit! Trochę mi wyleciały. Tam to się zniszczyło, tak? Dobra, my chyba zaraz zakończymy odcinek, bo nie wiem ile on trwa. A nie mam za bardzo teraz dużo czasu, za dużo czasu nie mam. Ale jeszcze musimy odwiedzić Endigle. I po odwiedzeniu Endigli myślę, że zakończymy ten odcinek. Ho, ho, ho. No ja nie wiem, czy ja miałem ten pierścień wcześniej, nie wydaje mi się, tak szczerze nie wydaje mi się, nie pamiętam, ale jakoś mi się nie wydaje, żebym miał, chociaż to by było dziwne, żeby się tak nagle stworzył, no ale może, kto wie. No i z takim to ja mogę walczyć, a nie jakimś kurde mocarzem, że on ma kurde myśliwce silniejsze niż to gówno całe, o. Ech. Z kim ja zacząłem wojnę, no? Czy on... Nie, to on zaczął ze mną w ogóle chyba. Nie wiem, a co będzie, jak najpierw zniszczę to, czy się zaczną wycofywać? Nie. Nie ma to znaczenia. Większego. Cholera, niszczą mnie. Jejku, wiem. Wiem. Ktoś ci mówi, jesteś bohaterem, wiem. Co? A, przy ekspansji. Też Imperium, jasne, nie władamy już tylko jedną planetą, a to wciąż za mało. W kosmosie jest cała masa obcych cywilizacji, które tylko czekają, żeby okroić swój kawałek galaktycznego tortu. Musimy wziąć na talerzyk największą porcję, zanim tamci nas ubiegną. Mów dalej. Zróbmy to, nie czytam, przepraszam. Liczba układów słonecznych do skolonizowania 4. O, to jest całkiem fajna misja. Ale zarzmiemy się nią w następnym odcinku. Nie wiem ile trwa ten odcinek, jeśli był krótki przepraszam, a prawdopodobnie był, bo ostatnio z wyczuciem czasu u mnie jest jakoś słabo i myślałem, że nagrywałem 40 minut, a nagrywałem kurde 18 jakoś ostatnio, nieważne. W każdym razie wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, siema!